Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej, na której przedstawię Państwu nasze najważniejsze postulaty obecnie i Agrounia przedstawi pakiet dla niskich cen. Dla normalnych cen, które mają być w Polsce. Razem ze mną Jan Zygmuntowski, który przedstawi też pakiet dla normalnych cen z różnych obszarów, a ja powiem, dlaczego dzisiaj to przedstawiamy. Agrounia ogłasza pakiet dla normalnych cen, bo widzimy, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Widzimy, kto zarabia na drożyźnie, kto zarabia na inflacji najwięcej. I Agrounia nie pozwoli, żeby tymi, którzy zgarniali z rynku pieniądze, które też są po części dawane w postaci pomocy socjalnej, zgarniali prezesi i wielkie firmy, które za rządów Prawa i Sprawiedliwości mają wielkie zyski. I tutaj nie sposób pominąć takie firmy, które dziś przejęły w Polsce dystrybucję żywności, jaką jest chociażby Biedronka, która w poprzednim 2022 roku, ciężkim dla Polaków, trudnym dla Polaków, zgarnęła rekordowy zysk o wysokości 120 miliardów złotych. Tyle zarobili, jest to 20% więcej niż, ponad 20% więcej niż w roku poprzednim, a już w pierwszym kwartale 2023 znowu zarobili więcej o prawie 25% niż w pierwszym kwartale 2022. To jest bardzo dużo, ale mamy też spółki Skarbu Państwa, które zarabiają na drożyźnie, chociażby Orlen, który w tamtym roku miał rekordowy zysk. To są miliardy, dziesiątki miliardów złotych, Grupa Azoty i tam dorabiają się tylko i wyłącznie prezesi. Z jednej strony w Polsce mówi się o programie socjalnym chociażby 800+, który ma wchodzić od nowego roku, a ja mam takie wrażenie, i nie tylko wrażenie, ale też pełne przekonanie, że te pieniądze z jednej strony będą rozdane Polakom, a z drugiej strony wyciągają po te pieniądze swoją rękę już firmy, korporacje, czy w dużym skrócie prezesi. I Agrounia wiele razy mówiła o zagrożeniach, za każdym razem my mieliśmy rację. Kiedy mówiliśmy, że polityka rolna w Polsce jest zła i mówiliśmy, że trzeba ministra zmienić, trzeba go usunąć, to udało nam się już odwołać 4 ministrów. Dlatego dziś staramy się zrobić wszystko, by te tematy, które podjęliśmy, kontynuować i w dzisiejszym pakiecie dla normalnych cen przedstawiamy zbiór z naszych punktów programowych, które trzeba jak najszybciej wprowadzić, żeby obronić portfele Polaków. I ta konferencja prasowa jest w nieprzypadkowym miejscu, bo mówię sprzed pierwszego baneru naszego w Warszawie, który mówi: Agrounia żywi i broni. Żywimy, dbamy o polską żywność, o to, co jest fundamentem Polski i fundamentem naszej gospodarki zawsze było i bronimy. Bronimy normalności, uczciwości z każdej strony, a dziś będziemy mówić o tym, jak Agrounia będzie bronić portfeli Polaków. Będziemy to robić. Trzeba wprowadzić odpowiednie przepisy, które spowodują, że w trakcie tego trudnego czasu, w trakcie drożyzny, żywność w sklepach będzie miała ciągle normalne, uczciwe ceny i będą normalnie traktowani dostawcy i producenci żywności, ale też z szacunkiem i z odpowiednim podejściem będą traktowani przede wszystkim klienci, konsumenci. Dlatego mówimy dzisiaj, przynajmniej 50% żywności w sklepach powinna być polska. To spowoduje, że w Polsce utrzymamy naszą produkcję żywności i sklepy powinny, by utrzymać normalne ceny, kontraktować tą żywność przynajmniej na rok do przodu, tak żeby producenci żywności, ja nie mówię tylko o rolnikach, mieli pewność pracy, możliwość zatrudnienia ludzi, perspektywę rynku, jaka będzie za rok i ustalone warunki. Dzisiaj supermarkety działają bardzo często ad hoc. Chcę to kupuję, nie chcę to odstawiam dostawcę, który żyje tak naprawdę jak na szpilce. Dlatego jeżeli będzie wprowadzone 50% polskiej żywności w sklepach, będziemy mieć gwarancję, że ta żywność będzie w uczciwej, normalnej cenie i produkcja zostanie zachowana w naszym kraju. To wszystko łapie się w takim pakiecie sprzątamy supermarkety. Mówimy też o powiązaniu ceny początkowej, czyli tą, za którą sprzedaje żywność producent, z ceną końcową.
musimy skończyć z takim podejściem, że supermarket kupuje ziemniaki za 50 czy 60 groszy za kilogram, a sprzedaje za 3,60, czyli 6 razy więcej. Mówimy jasno, ta cena po pierwsze drenuje kieszenie Polaków, a po drugie nie pozwala producentowi normalnie produkować i doprowadza do upadku gospodarstwa i później skupiania produkcji żywności w jednych rękach, tak jak stało się to chociażby na rynku trzody chlewnej, że dziś dostawcami mięsa wieprzowego są w Polsce dwie firmy, które mogą jasno dyktować warunki i widzimy, że narzucają coraz wyższe ceny. Dlatego mówimy, jeżeli supermarket kupuje ziemniaki za złotówkę, to ma je sprzedać maksymalnie za 2 złote. To jest uczciwe. Jeżeli producent zarobi na tym, to i supermarket obracając powinien zarobić. Jeżeli nie zarobi, zarabiając 100% tego, co za ile kupi produkt, no to jakie muszą być w Polsce marże, żeby to się opłacało? Mówimy także o odpowiednim znakowaniu produktów. Musimy wiedzieć, skąd kupujemy produkty, które są w sklepach. Dlatego ja mówię jasno, jeżeli mąka jest zrobiona z ukraińskiego zboża, pokażmy tam ukraińską flagę. Jeżeli schabowy jest zrobiony ze świni, która urosła w Hiszpanii, pokażmy tam hiszpańską flagę na każdym znaku, żeby ludzie widzieli, ile tej żywności jest faktycznie polskiej, a ile jest zagranicznej. Widzimy też, co działo się w pewnym momencie z cenami paliw, nawozów i tutaj nie wyobrażamy sobie, żeby w tym trudnym czasie spółki Skarbu Państwa, wielkie firmy mogły zgarniać z rynku kasę, bo wtedy dobrze żyją prezesi, zarządy, spółki, a normalni ludzie w Polsce mają coraz większe problemy i ta cała pomoc socjalna, która będzie dana Polakom, de facto trafi w kieszenie firm, korporacji, do kieszeni prezesów. Oni będą żyć jak pączki w maśle, tak jak teraz i będą niestety u nas niszczyć życie normalnych rodzin i ich rozwój. Na kolejne tematy. Jeszcze raz? O właśnie. Nie powiedziałem w tym temacie jeszcze jednej ważnej rzeczy. Supermarkety zaczynają przejmować całkowicie rynek. Całkowicie. Dostawcy, sprzedawcy żywności nie mają alternatywy. Dlatego Agrounia wychodzi z pomysłem hybrydowych targowisk w całej Polsce. Tak naprawdę to będą targowiska cyfrowe, połączone z najnowszymi technologiami, tak by można było robić tam zakupy szybko, by można wracając z pracy odebrać paczkę, która już będzie naszykowana. To będą bazary, które będą lepiej zorganizowane niż McDonaldy, a obsługę w nich będziemy mogli porównać do McDrive. To jest nasz pomysł i tutaj państwo nie może pozostać bierne. Bazar nie może nam się kojarzyć z miejscem, gdzie jest syf, kiła i mogiła. Nie ma parkingu, nie ma toalety, a tak dzisiaj wyglądają bazary, chociażby te w naszej stolicy, gdzie idąc na zakupy nie mamy gdzie zaparkować, nie mamy gdzie skorzystać z toalety, umyć rąk, czy normalnie też zrobić zakupów. Dlatego my wprowadzamy projekt bazarów, które będą budowane w całej Polsce, które będą uzbrojone w parkingi, w normalną obsługę infrastruktury, tej, by też można było tam się czuć bezpiecznie, tak jak i w sklepie, ale połączymy to też z możliwością zamówień cyfrowych, z odpowiednią obsługą. Także jak ktoś jedzie rano na 8 do pracy i wie, że będzie wracał obok bazaru, to ten bazar będzie uzbrojony w odpowiednią aplikację na wzór tego, jak najnowsze aplikacje na całym świecie działają i obsługa bazaru skompletuje. Od pani Jadzi zapakuje ser, od pana Krzysztofa marchewkę, a od pani Ani zapakuje mięso drobiowe, które będzie z hodowli zagrodowej i ta paczka będzie czekała, jak ktoś będzie wracał z pracy i odbierze ją na takim McDrive'ie, chociażby w Warszawie. I to muszą być miejsca wyznaczone przez miasta, które będą w odpowiedniej ilości. To będzie odpowiednia konkurencja dla supermarketów. Idziemy w kierunku nowoczesności. Nie zatrzymujemy się, idziemy do przodu i mówimy jasno. Polska jest dla nas, dla obywateli, dla ludzi, którzy tutaj żyją i to my musimy z tego wszystkiego korzystać, a nie dzisiaj z bierności polityków i z tego, że boją się odpowiednie rzeczy regulować, wzbogacają się najsilniejsi. I można też jasno powiedzieć, że dziś
źle zorganizowane państwo to nie jest przypadek. Ja to podsumuję, a teraz Jan Zygmuntowski przedstawi propozycje w innych dziedzinach. Szanowni Państwo, od samego początku tego kryzysu inflacyjnego mówiliśmy jako Polska Sieć Ekonomii, co jest jego przyczyną. Kiedy inni wskazywali, mówili, że to wina ludzi, to wina płac, my pokazywaliśmy bardzo precyzyjnie, jak najpierw COVID, a później wojna, którą wywołała Rosja, doprowadziły do tego kryzysu, jak rozkręciła się spirala marżowa, jak najwięksi gracze na rynku, czy to będzie rynek spożywczy, czy to będzie rynek finansowy, czy będą to czynsze i renty za mieszkania, jak najsilniejsi gracze narzucili innym swoje warunki. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj powiedzieć, po tych wielu, wielu miesiącach, latach już można powiedzieć, bo jest to ponad rok walki z inflacją, walki nieudanej, w której inflacja spowalnia tylko, ale przecież spowolniona inflacja to dalej wzrost cen, możemy powiedzieć śmiało, że mamy inną odpowiedź. Mamy pakiet normalnych cen, pakiet, który, aby osiągnąć niską, czy nawet koniec tej inflacji, uderza w tych kluczowych punktach, tam gdzie najsilniejsi gracze zyskują. A więc to po pierwsze tanie paliwa i tanie nawozy. Jeżeli widzimy, że Orlen zarabia w zeszłym roku 35 miliardów złotych zysku, to jesteśmy przekonani, że coś jest nie tak tam z tą marżą. To nie tylko marża modelowa, która jest większa niż w ubiegłych latach, ale to również inne segmenty, na których Orlen zarabia ponadprzeciętnie, jak na przykład sprzedaż hurtowa paliw. Dlatego normalnością będzie to, że w spółkach Skarbu Państwa wprowadzimy społeczne rady nadzorcze. Od tej pory spółki Skarbu Państwa będą wspólnie nadzorowane przez Radę Dialogu Społecznego. Rząd, związki zawodowe i pracodawców. Te trzy strony, które wspólnie budują Polskę. Dzięki temu obywatele, ludzie będą mogli spojrzeć i zobaczyć, gdzie naprawdę ta marża jest pompowana i dlaczego te zyski są budowane z naszych kieszeni. To samo jeśli chodzi o rynek nawozów czy inne segmenty, w których działają spółki Skarbu Państwa. Kolejna sprawa to niskie czynsze. Musimy skończyć z patologią i spekulacją, która jest w Polsce obecna, bo to nie jest normalne, że wynajem mieszkań jest niżej opodatkowany, myślę tu o 8,5% czy 12,5%, niż zyski kapitałowe 19%, czy zyski z pracy, prawda, gdzie ta druga stawka to wręcz 32%. To nie jest normalne, że przychód pasywny jest bardziej opłacalny niż praca. Praca musi w Polsce się opłacać i to jest normalność. Dlatego będziemy za tym, żeby tworzyć zaufaną trzecią stronę, która zaopiekuje się kaucją. Jesteśmy za tym, żeby nawet zamrozić czynsze w warunkach inflacji, tak, żeby one stanęły w miejscu i żeby pozwolić ludziom i płacom, które uzyskują, dogonić ten moment. Zmienimy podatki tak, by praca się znów opłacała bardziej niż ten pasywny przychód. Kolejny obszar to tani prąd. Tani prąd i dla gospodarstw domowych, i dla firm. Dzisiaj każdy, kto zainwestował sobie w panele czy w inną energetykę, ma świadomość tego, że własna energia daje bezpieczeństwo. Najbezpieczniejszą formą, taką, która nie obciąża całego systemu elektroenergetycznego, są spółdzielnie energetyczne. Dlaczego? Bo kiedy instalujemy indywidualnie, często nasza produkcja w ciągu dnia trafia do sieci, nawet trzeba wyłączać moce OZE. Tak było niedawno, 2 tygodnie temu. Widzimy, że ten model, że każdy sobie rzepkę skrobie, instaluje i oddaje do sieci, wpuszcza bez przemyślenia, model, który właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości proponował, ten model stanowi zagrożenie dla całej sieci energetycznej. Dlatego my mówimy, spółdzielnia energetyczna w każdej gminie, nie tylko wiejskiej, również miejskiej jest normą. Jeśli my nie jesteśmy w domach, tam gdzie produkuje się energię, to jesteśmy w firmach i one wtedy mogą odbierać tą energię. Tak naprawdę każda gmina, grupy gmin powinny tworzyć takie spółdzielnie energetyczne, wtedy prąd będzie najtańszy. I ostatni obszar, którym jest... Jeszcze mamy, przepraszam, tu się sposiłkuję. Tanie hipoteki, oczywiście. Każdy, kto dzisiaj ma kredyt hipoteczny, czy będzie to frankowy, czy będzie to o zmiennej stopie, oparty o WIBOR, ma świadomość, jak codzienne życie zaburza to, że nagle ta miesięczna rata skacze o 100, 200, 300 nawet procent. To nie jest normalne. To tylko w Polsce jest tak, że 95% hipotek to hipoteki o zmiennym procencie, te oparte o WIBOR. W innych krajach jest to najczęściej stałe oprocentowanie, pewne. W końcu my nigdzie nie uciekniemy, mieszkamy w tych domach, będziemy to spłacać, więc po co dawać nam taką niestabilność? Dlatego jesteśmy zdania, że Ministerstwo Finansów powinno wypracować bezpieczną, zrozumiałą, dobrowolną dla każdego konsumenta ścieżkę konwersji.
chcesz przepiąć się na stały WIBOR, na stałą zamrożoną ścieżkę? Chcesz mieć 2% i wiedzieć, że tak będzie kolejne 30 lat? Dobrze, w takim razie bank powinien dostać jasne warunki od Ministerstwa Finansów. Od góry, jeśli ja jako klient tego oczekuję, to dostanę właśnie takie warunki. I to nie na tych, które bank dziś proponuje. Mówi, dobrze, to zamrozimy ten WIBOR, który jest dzisiaj. Nie, to musi być ścieżka, która jest jasna i zrozumiała. A więc nie tylko kredyt 2% dla tych, którzy dziś chcą wejść w kredyty, ale kredyt 2% dla każdego, kto dziś jest związany tym WIBOR-em i zastanawia się, czy po prostu w kolejnym miesiącu będzie w ogóle w stanie spłacić ten kredyt, bo jeśli nie, to straci dom. Więc to jest pakiet dla normalnych cen, który uderza w każdy z tych obszarów, gdzie widzimy dzisiaj, że ci najsilniejsi kontynuują, podwyższają ceny i w ten sposób nie możemy zatrzymać inflacji, ale my wiemy, jak to zrobić. Proszę Państwa, podsumowując, rządy, które trwają w Polsce nie tylko od 7 lat, ale i dłużej, pokazały, że w Polsce może się grupa bogatych ludzi jeszcze bardziej bogacić kosztem tych, którzy ciężko pracują, dużo czasu poświęcają w pracy i ciągle tak naprawdę nas tych wiążą koniec z końcem. I my tutaj mówimy jasno, Polska dla normalnych, pracujących Polaków, a nie dla elit, nie dla establishmentu, nie dla polityków, tylko dla tych, którzy codzienną pracą budują to, co tu się dzieje. I jeżeli nadal ma trwać ten stan, o który obserwujemy, to mówimy jasno, formuła trzeciej RP całkowicie się wyczerpała. Znowu widzimy to, co w latach 80., że ci, którzy już widzą, że ich czas się kończy, zaczynają jeszcze bardziej się bogacić, zabierać majątek zrobiony z pracy wszystkich Polaków i to trzeba zmienić. Tutaj mała korekta nic nie zmieni. Potrzebna jest głęboka zmiana, która pokaże. Polska będzie dla Karyny, Polska będzie dla Karola, a Polska będzie dla tych osób, które tutaj stoją, normalnych, którzy tutaj pracują. Polska będzie dla tych, którzy stoją po drugiej stronie kamery, które teraz nagrywają, dla tych, którzy są tutaj, a nie dla tych, którzy mówią, że oni nam będą rozdawać. Skończy się tak, że za pomoc socjalną będziemy mieli zrobić wszystko w tym kraju. Nie. Pomoc socjalna w normalnym, rozwiniętym kraju w XXI wieku jest czymś normalnym i nie róbmy z tego wielkiego wow. To jest norma dla kraju i dla naszego pokolenia. To jest dla nas norma, że trzeba pomagać tym, którzy są słabsi. Ale robienie z tego głównego punktu programowego i wracanie do czasu roku 2015, gdzie poprzez program socjalny wracano do rządzenia, pokazuje jasno, Polska jest w tym samym albo gorszym momencie niż w 2015 roku. Dlaczego? Bo Prawo i Sprawiedliwość, idąc do władzy, mówili jasno, trzeba dać Polakom pieniądze do ręki, bo rządy Platformy, PSL-u i te poprzednie doprowadziły do dużego ubóstwa w kraju, więc trzeba Polakom pomóc. To jaka dzisiaj jest i jest to rosnąca już sfera ubóstwa w Polsce, która pokazuje, że trzeba Polakom dać jeszcze więcej. To znaczy, że te metody się nie sprawdziły i trzeba tutaj realnej, głębokiej zmiany, bo ta formuła się wyczerpała. I Polska ma być dla ludzi, którzy tutaj pracują, zarabiają, codziennie rano wstają, stoją w tych korkach, a wracając są zmuszeni robić zakupy w wielkich supermarketach, które mają w Polsce, uwaga, najwyższe marże w Unii Europejskiej. No to pokazuje, że my oddajemy pewnej grupie bardzo bogatych i wpływowych ludzi nasz kraj i dajemy im zarabiać na ciężkiej pracy wszystkich nas. O ile dzisiaj jeszcze ktoś może powiedzieć, jeszcze nie jest tak źle, to ja tylko powiem, no tak, ale ta zmiana naprawdę bardzo głęboko wchodzi. Bo dziś się cieszymy, że jeszcze jakoś jest. Tylko co dziś powiedzieć emerytom, którym trzeba dawać 13, 14, bo przez 12 emerytur nie da się przeżyć. I ja skończę takim zdaniem, że jeżeli chcemy zobaczyć, co w Polsce nie działa, a nie działa, polityka mieszkaniowa, nie rodzą się dzieci, nie działa w Polsce normalny handel, bo trzeba dopłacać rolnikom do produkcji, nie działa w Polsce służba zdrowia, bo trzeba do niej dopłacać. Nie działa wiele sfer gospodarki i życia codziennego. I to, do czego dopłacamy, to jest to, co nie działa. I ja mam takie wrażenie, że to nie działa przez przypadek. Tylko komuś zależy, żeby to nie działało. Bo kiedy państwo nie potrafi się o to zatroszczyć, to firmy, prezesi, ta nowa oligarchia, która stworzyła się w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czerpie z tego potężne zyski.
Dziękujemy. Jeżeli są jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiemy. Wiceprezes PSL-u Krzysztof Kartman, dziś na naszej antenie zapytany o to, czy ewentualnie o sojusz Agrouni z PSL-em, powiedział, że nie wyklucza takiego scenariusza. Co Państwo na to? Proszę Pana, my jesteśmy skupiani na, nie na budowaniu trzeciej drogi, tylko na budowaniu normalnej drogi. My jesteśmy, chcemy oddać głos Polakom, chcemy pokazać, że to państwo jest ich, że to państwo należy do nich i to im się należy. Jeżeli będą politycy, którzy będą mieli podobne zdanie, będziemy mogli wtedy rozmawiać z różnymi. Czy to będzie czas przed wyborami, czy raczej po, bo ja raczej obstawiam ten czas. Dzisiaj my pokazujemy, że jest w Polsce nadzieja. Powstaje w Polsce drużyna nadziei. Drużyna nadziei dla Polaków, że ten kraj będzie mógł im służyć, bo to należy do Was i każdy ma to zrozumieć. A to opowiadanie, że zaraz Agrounia do kogoś się przyłączy, by tylko zniechęcać naszych ludzi, bo często ja też to tak odbieram, na razie odstawmy na bok, jesteśmy skupieni na swojej pracy, na swojej ciężkiej robocie, którą jak widać dobrze wykonujemy, mamy pakiet dla normalnych cen. I ja oczywiście miło odbieram takie słowa, że ktoś widzi z nami sojusz, bo to widzi w nas też naprawdę poważną, stabilną siłę, która w polskiej polityce zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Nie jest nam prosto, nie jest nam łatwo. Przebić przez ten mur polityczny w Polsce jest się bardzo ciężko, bo z każdej strony jest mówione, że się nie da, że się nie uda, że nie ma siły takiej, by nowa partia powstała i mogła coś zmienić, a ja mówię, jest w Polsce tyle ludzi wkurzonych na to, co się dzieje, którzy nie mogą patrzeć na tych starych, zagnieżdżonych polityków w ławach sejmowych, którzy rozkradli nasz kraj albo oddali go wielkim firmom. I my mówimy, idziemy to zmieniać. Budujemy drużynę nadziei i też z nadzieją patrzymy na to, kiedy inni o nas dobrze mówią. Dopuszcza Pan ten sojusz, czy nie? Panie redaktorze, ja dzisiaj sojusz, o którym mogę mówić, to jest sojusz młodego pokolenia, jest Jan Zygmuntowski, który razem z Polską Siecią Ekonomii napisał najlepszy program gospodarczy, ekonomiczny w Polsce i ja takie sojusze widzę. Dla mnie to jest ważne, że pokazujemy, że możemy działać razem, załatwiać sprawy. Jeżeli będziemy mieli z innymi wspólne sprawy dla Polaków do załatwienia, to ja na pewno też pomocy nie odmówię. To jeszcze dopytam o porozumienie rosyjsko-ukraińskie w sprawie zboża. Przedłużone jest to porozumienie do 18 lipca. Jak to wpłynie na cenę, ale jak to też może wpłynąć, kiedy to porozumienie się skończy, ponieważ żniwa mogą się wtedy zacząć w Ukrainie, no i może być podobny problem, który jest teraz. To najpierw ja się wypowiem, za chwilę Jan Zygmuntowski też zabierze na ten temat zdanie. Ja powiem tak, od strony politycznej jak to wygląda. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość namawia rolników, by protestowali w Brukseli i robili tam protest. To jest, ludzie, absurd. Zagłosowali w Parlamencie Europejskim wszyscy europosłowie PiS-u za tym, żeby zliberalizować przepisy mówiące o przywozie zbóż z Ukrainy. A dzisiaj każą polskim rolnikom organizować autobusy, pociągi, jechać samochodami do Brukseli, tam protestować. To wszystko stanęło na głowie. Ludzie są okłamywani w kraju o tym, co tutaj się dzieje. Unia Europejska, ONZ powinny być zaangażowane w to, żeby zboże z Ukrainy wykupić, przewieźć do Afryki, do krajów Bliskiego Wschodu, by je tam zawieźć, a żeby nie psuć nim naszego rynku. Bo to jest, panie redaktorze, gra w grę Putina. Co się stanie, jeżeli w czerwcu porozumienie na Morzu Czarnym przestanie funkcjonować, a Unia Europejska i Polska była mamione przez rok, że to zboże nie jest dla nas zagrożeniem. Wtedy 100% tego zboża trafi na rynek europejski, wywoła tutaj konflikt wewnętrzny i chyba nic lepszego Władimirowi Putinowi nie mogło się śnić. Tak to wygląda od tej strony. Cło powinno zostać przywrócone. Jeżeli ktoś by zostawił to zboże w Europie, to opłaciłby cło, które mogłoby trafić też na pomoc dla Ukrainy w walce z bezwzględną Rosją. A jeżeli wywiózłby to dalej, to cło zostałoby zwrócone. Ja nie wierzę w to, że ktoś, kto handluje, nie ma pieniędzy na opłacenie cła czy kaucji. No to już też jest coś nienormalnego. Zwrócę uwagę na jedną rzecz. To, że przyjechało tańsze zboże z Ukrainy, nie przełożyło się na niższe ceny w sklepach. I dlatego chociażby nasz pakiet dla normalnych cen, by pokazać, jeżeli kupujesz zboże za 500 zł z Ukrainy, to mąkę możesz sprzedać maksymalnie za 3 zł za kilogram, a nie po 5,50, tak jak dzisiaj jest w sklepach, często robiona z mąki ze zboża ukraińskiego. Ludzie, jesteśmy w
biały dzień okradani zgodnie z prawem, które tutaj funkcjonuje. Prawo ma być dla nas i ma dla nas funkcjonować. Ta liberalizacja handlu jest zła, przyniesie nam szkodę i spowoduje utrudnienia w normalnym rozwoju produkcji żywności w Europie i będziemy się uzależniać od rynków zewnętrznych. To jest moje zdanie. Dzisiaj cena pszenicy. Jadąc tutaj, zadzwonił do mnie człowiek z Małopolski i powiedział: panie Michale, cena na dzień dzisiejszy za najlepsze zboże konsumpcyjne w Małopolsce to jest 700 zł za tonę, gdzie w żniwa można było sprzedać za 1600 zł za tonę. Uwaga, to jest 900 zł w dół. To jest ponad połowa. Jeżeli tutaj... Tak, ja jeśli mogę dodać, w pełni się zgadzam z tym, co powiedział Michał. To znaczy, jeśli my jako Polska pokazujemy naszą kluczową rolę w tej inwazji Rosji na Ukrainę, to jak pomagamy, to jak zbroimy, to jak przyjęliśmy uchodźców, to powinniśmy zagrać tym tak, żeby teraz pobudzić Unię Europejską, pobudzić dyplomację międzynarodową, żeby była pewność, że ktoś na końcu w Afryce czy w Azji odbierze to zboże, a my powinniśmy zająć się swoim odcinkiem, to znaczy tym, jak dokonać tego tranzytu bezpiecznie, w zaplombowany sposób, być może właśnie biorąc cło nawet tymczasowe, jako taki swego rodzaju kaucję czy depozyt, który gwarantuje to, że ktoś przewiezie to, a więc nie po to, aby tworzyć bariery, czysty protekcjonizm, ale po to, żeby zabezpieczyć, że ktoś dowiezie to do portu. No i oczywiście rozmowa jest o tym, że trzeba jak najszybciej w porcie, na przykład w porcie gdańskim, zwiększyć możliwości do przeładunku. W naszym programie, w którym jest prawie setka takich rozwiązań, sensownych, prostych, ale takich, które wynikają z wiedzy, z rozpoznania, z fachowej wiedzy, no jest chociażby ta, żeby w porcie gdańskim rozbudować terminal przeładunkowy o rocznej możliwości przeładunku około 5 milionów ton, zrobić ten terminal specjalnie na potrzeby agro, szczególnie zbóż, i wtedy będziemy mieli pewność, że od początku do końca cały ten problem jest rozwiązany. Od momentu, kiedy zboże do nas wjeżdża, po moment, kiedy jest odebrany. Możemy to zrobić też tylko w partnerstwie międzynarodowym. W moim odczuciu to ta ciągła nagonka na Brukselę, albo to ciągłe pokazywanie, że my jesteśmy mocarstwem, takie swego rodzaju machanie szabelką, a jednocześnie nie załatwianie naszych interesów za granicą, no rozkłada taką politykę. Jeśli dziś można apelować, rząd powinien spiąć te polityki i zagraniczną, i rolnictwo, i handel, i zająć się tym problemem, bo rzeczywiście on wybuchnie i to szybciej niż za pół roku. Jak zwykle Agrounia ostrzega, my jako Polska Sieć Ekonomii, jak zwykle mówimy, że taki problem gospodarczy będzie. Zobaczymy, czy w końcu dotrze to do właściwych uszu. To ja też tylko tutaj dodam, panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz, bo mnie bardzo dziwi narracja polskich polityków, którzy mówią, negocjują z Unią Europejską. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, my ją tworzymy. My powinniśmy budować też tam wewnętrzną siłę z innymi państwami, która będzie załatwiała nasze sprawy. Chociażby ja dziwię się, że Polacy nie wystąpili ciągle do Unii Europejskiej o finanse na budowę agroportu. Dziś, w tym trudnym czasie, moglibyśmy pokazać, to jest interes całej Unii Europejskiej, można to zrobić, a dodatkowo coś w Polsce, jakiś pomnik tego trudnego czasu zostałby, taki pozytywny pomnik, który moglibyśmy wykorzystywać w dalszym czasie do rozwoju naszych relacji handlowych na całym świecie. No mnie to dziwi, ale też zastanawiam się, czyje sprawy załatwiają niektórzy nasi europosłowie, no, nie stając po tej racji stanu, czy też głosy polskiego komisarza do spraw rolnictwa, no, który wyciągnął nas w pole. Ja wczoraj zacząłem odbierać też pierwsze telefony od rolników. Zadzwonił do mnie rolnik mający 70 hektarów i mówi: panie Michale, ja mam dopłaty na ten rok wyliczone 16 tysięcy złotych mniejsze niż w roku poprzednim. Co tutaj się stało? Miały być wyższe, są niższe. I to są takie telefony, które pokazują, no, że gdzieś jesteśmy karmieni informacjami, że jest bardzo dobrze, jesteśmy mocarstwem, to co Jan powiedział, a z drugiej strony sytuacja się pogarsza. Tak, to mam jeszcze tylko jedno pytanie o komentarz właśnie dotyczący wczorajszego ogłoszenia pakietu pomocowego przez ministra Telusa do tych nawet 3 tysięcy złotych do hektara. Czy to rozwiąże problem i zrekompensuje te straty poniesione przez polskich rolników w związku z napływem ukraińskiego zboża?
3000 zł to jest tak naprawdę dopłata do 3,5 tony pszenicy. Na hektarze rośnie 7 do 9 ton pszenicy. Czy to zrekompensuje, można sobie samemu policzyć. To nie zrekompensuje strat. Pokazuje, że polska polityka nie przewiduje problemów, nie przewiduje kryzysów, a jeżeli nie przewiduje kryzysów, to chce się dać ludziom pieniądze do ręki. To nie jest rozwiązanie. My kryzysy musimy przewidywać i reagować tak, żeby później nie trzeba było z tych sytuacji wychodzić właśnie dokładaniem potężnych pieniędzy z budżetu. Ja nie zauważyłem, żeby z powodu niższych cen pszenicy były tańsze kury, gdzie koszt główny stanowi pasza ze zboża, więc tak naprawdę ktoś zgarnia ciągle tą marżę, która pozostaje, a my jako państwo dopłacamy. Stanęło to na głowie. Telus gasi pożar, który sam wywołał i mam wrażenie, że to zostało tak zrobione też specjalnie, żeby teraz przed wyborami pokazać, dopłacimy do wszystkiego i tak zostaniecie sami, ale wam trochę damy na otarcie łez. Ja w to nie wierzę. Widzę, że ludzie nie chcą nadal, nie chcą dłużej już pracować w rolnictwie, bo nie chcą być też nazywani tymi, którzy będą wyzywani od innych, od zbieraczy zasiłków pomocowych, zbieraczy jałmużny, a ta praca się nie opłaca. No żyjemy w kraju, gdzie praca na swoim przestaje się opłacać. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dobrze. Dobra.